Były zawodnik Krobrego Głogów, a obecnie GKS-u Tychy Stepan Hirski, nieprzypadkowo przed kamerą GKS-u Tychy TV. Dzień dobry, Stepan. Dzień dobry, witam wszystkich. Stepan, gdyby trenera na przykład z powodu choroby zabrakłoby na przedmeczowej odprawie, to chyba spokojnie mógłbyś ją poprowadzić, bo masz sporą wiedzę na temat zespołu z Głogowa. Chyba tak, jest dużo tam, wiem trochę o drużynie tej i trochę pograłem tam, ale sporo się zmieniło, dużo ludzi, nie? Że z tych moich, powiedzmy tak, partnerów po drużynie, to zostało się chyba z 8-9 człowiek. Twoim zdaniem, jakie są mocne, słabe strony zespołu z Głogowa? Mocne strony to przede wszystkim atak, boczne strony, no i środek pomocy. Sezon niezbyt udany, początek sezonu w wykonaniu Chrobrego, no ale z każdym spotkaniem ta gra wygląda coraz lepiej. Na którego zawodnika twoim zdaniem szczególnie musimy zwrócić uwagę? No, musimy w ogóle zwrócić uwagę na drużyny, bo bardzo dobrze grają zespołem, nie? I walcząc i grając jeden za drugiego, ale nie napunktowali na początku, bo tak się uda, nie? Dużo było na początku kontuzjowanych i dalej się zostają, nie? Tam mój kolega, to on w ogóle nie wiem, czy wrócę do zimy jeszcze. I mówi, że 4-5 człowiek było kontuzjowanych i teraz wróciły chyba z 2-3. Dla ciebie to będzie taki wyjątkowy, szczególny mecz, no bo jednak z Chrobrym musiałeś się pożegnać ze względu na limit zespołu, limit zawodników spoza Unii Europejskiej. Masz, nie wiem, jakiś uraz, czy już zupełnie o tym zapomniałeś i tutaj nie ma zupełnie o czym mówić? Nie, to zupełnie nie ma o czym mówić. O tym nawet nigdy nie myślałem o tym, nie. Życie leci, jest tak jak jest, nie. Tak dobrze, że w końcu tak się zdarzyło. Mocną stroną GKS-u Tychy w tym sezonie są stałe fragmenty gry. Rzeczywiście na treningach sporo nad tym pracujecie, no i efekty doskonale widać na boisku. Tak, powiedzmy, że widać, że nawet ostatnio chyba oglądałem jakieś tam skroty, to mówili, że Tychy ma dobre stałe fragmenty gry. No i w przyszłym sezonie też mieliśmy dobre, nie? Musimy z tego korzystać. W ostatnim spotkaniu wchodziłeś z ławki rezerwowych. Rzeczywiście spora konkurencja w środku pomocy, w linii pomocy. Nowy zawodnik zakontraktowany, Filip Arezina. Na pewno teraz trudno wywalczyć miejsce w podstawowej jedenastce. No jasne, nigdy nie było łatwo, powiedzmy tak, ale to jest życie piłkarzy, nie? Że są, zdarzają się słabe mecze, są mocne, nie? Ale nie muszę opuszczać głowy i zawsze walczyć, zawsze grać, dokazywać, że jestem, dobrze, że jestem w tej drużynie, nie? Że po prostu muszę, jak to powiedzmy, więcej się starać, a tam wszystko przyjdzie. Widzimy w drodze po zwycięstwo, tak więc życzymy zwycięstwa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia.